Witam. Dzisiaj jest 13 lipca. Godzina chyba 18, po 18. Przyjechałem po pracy przejrzeć rodzinki, tam w sumie te odkłady, czterujki, jak to wygląda z czerwieniem, z pokarmem. I taką fajną może obserwację chciałbym pokazać odnośnie tej agrotkaniny przed ulami. Na tej pasiece, jesteśmy tutaj w Łowiczu, robiliśmy miodobranie dzisiaj jest wtorek, robiliśmy miodobranie w sobotę. No, miodobranie z lipy wygląda jak wygląda, nie ma co tutaj pokazywać, niczym to nie zachęca ani pszczelarzy, ani... No jest to najgorsze jedno z miodobrań. Powałek tutaj nie miałem czasu założyć, bo chcieliśmy te pszczoły wywieźć na grykę. Pewnie będziemy dzisiaj wywozić kilka rodzinek jeszcze. Ale wracając do tematu tej agrotkaniny, na której możemy dobrze obserwować, jak wygląda sytuacja w rodzinie poprzez osypiaki. Tu widać na tej pierwszej rodzinie, w tym osypie, znaczy osyp jest tu, no leżą martwe pszczoły. Częściowo to są pszczoły, w większości trutnie, więc ta rodzina była, można powiedzieć, rabowana. Jednak, jak to widać po sile, nie wiem, czy tu będzie widać, tu są dwa korpusy, jest korpus pełen rodnia i dwa korpusy, pół korpusy na miodnie. Jest to pełna rodzina, więc w większości tutaj jest to trutnie. I czemu służy ta obserwacja? Temu, że podczas miodobrania zabraliśmy pewnie cały miód, no i pszczoły od razu wyczuły, że już nie ma pożytku, nie mają zapasów w gnieździe, no i sezon się kończy, trutnie, no teraz stały się tymi prawdziwymi pasożytami, które tylko jedzą, a już nie będą potrzebne, no i zaczęło się wymiatanie trutni, ale tego nie ma pod każdym ulem. Przejrzałem kilka i widzę, że trutnie chodzą nadal w rodzinach, więc tylko w tych, w których zostawiliśmy albo nie zostawiliśmy żadnego pokarmu lub jest go mało i pszczoły oszacowały, że no, że już mówimy papa i wyganiamy trutnie. Na tej rodzinie, no widać tutaj jest sporo tego, no aż jeśli byśmy nie mieli tej agrotkaniny, to pewnie byśmy tego nie zaobserwowali, ale pokażę to jeszcze na innej, w innym rzędzie, w którym to bardzo dobrze widać. O, widać, tu pomieszczenie takie mamy, na korpusy jakieś dennice. Otworzyłem na chwilę, bo do odkładu wlałem trochę inwertu. Od razu wywęszyły jakiś rozlany inwert czy cokolwiek i jest już zabawa. W każdym pomieszczeniu wszędzie szukają. Generalnie o, tutaj też widać jakiś tam osyp z pszczoły. No zarosło tutaj, nie obcinamy. Facelia kończy już kwitnienie, więc wygląda to jak wygląda. Z tyłu jest tam, gdzie się chodzi, wycięte. Odkłady. Fajna siła. Półtorej korpusa nabite. Całe pod dennicą siedzą. I idziemy do rodzinki, której to najbardziej widać. O, miałem pokazać, ale nie zrobię. No teraz tu jest taki oblot duży, bo widzicie tu na dole, jest masa trutni. To są same trutnie. 99% to są trutnie, więc to nie jest rabunek. Teraz tu jest taki mega ruch, bo dałem im inwertu. Zajrzałem do gniazda, nie ma w ogóle zapasu. Tu prawdopodobnie jest jakiś bakwast. Widać dosyć jasna pszczoła. I obawiam się, że jak nie w 100% został im zabrany pokarm i pszczoły nie mają w ogóle, więc zrobiły totalną eksterminację trutni. Co widać tutaj? W gnieździe jest bardzo mało pokarmu. Czerwiu jest sporo, pszczoły są fajnie to, jeśli chodzi o ilość w gnieździe i czerwiu, fajnie to wygląda, więc rodzina się w pełni dobrze rozwijała. Jednak przez to, że tego zabraliśmy im cały miód, nie dostały od razu
w zastępstwie syropu. No też ta pogoda i te rabunki, jakbyśmy dali im teraz cukier, no to byłoby, no byłaby tutaj, byłby tutaj Armagedon, tak jak teraz wygląda. Widzicie, jaki tu jest oblot. Czy to nie jest oblot, one po prostu szukają teraz tego pokarmu, zaczną się rabunki, będą szukały wszędzie, gdzie cokolwiek, jakiś pusty korpus, jakieś okienko otwarte i wszystko będą teraz szukały, żeby znaleźć jakiś tam pokarm, skąd one dostały. No mogłem tego nie robić, bo dzisiaj chcemy jeszcze wywieźć kilka uli na tą grykę. Na razie z gryki nie ma pożytku. Pogoda jest niesprzyjająca, bo pada, jest pochmurnie. Temperatura była poniżej 20 stopni, więc przyrostów na wadze nie ma. Nie ma też spadków. Pierwszego dnia chyba była dosyć dobra pogoda, bo tak z pół kilograma zdążyły jeszcze oblecieć się i przynieść. Później w granicach zera. Wczoraj nie przyszedł SMS, bo nie doładowaliśmy konta. Dzisiaj pewnie przyjdzie, więc zobaczymy, jak to wyglądało. Chociaż dzisiaj bardzo silny wiatr wiał. No i też te loty na pewno były słabe. Ale ta gryka teraz powinna rozkwitnąć. Pogoda, prognozy są dosyć optymistyczne, bo nie będzie upałów. Temperatura tak do 25 stopni. Dobrze ją podlało, więc no optymistycznie zakładamy, że będzie nektarowała i można jeszcze kilka rodzinek tam wywieźć. No ta między innymi też miała iść, ale nie wiem, czy się uda ją wywieźć, bo niepotrzebnie nie dałem. Dałem im inwertu jakieś 300 ml wlałem w ramkę suszu. Jest to ilość, która one zużyją praktycznie w ciągu jednego dnia, bo teraz spożycie dla rodziny jest około kilograma, w sumie jakieś 300 do 500 gram sucho dziennie, więc to w żaden sposób nie zafałszuje, a one się będą czuły dosyć, będą się czuły bardziej bezpiecznie, mając jakiś tam, może to nie zapas, ale no one potrzebowały tego, powinny być dokarmione wcześniej, no ale o tym nie wiedziałem, że nie miały nic w gnieździe zapasu, no bo nie sprawdzamy tego, mają tylko pierzgi w gnieździe, jak przejrzałem tam cztery ramki, no to pierzga oczywiście w gnieździe była, przyniosły sobie, to jest fajnie, wróży to dobry rozwój. Teraz ten na jesieni, wystarczy teraz je, te, które tu zostaną, odkłady podokarmiać, bo nawet i w tych odkładach jest fajnie, jeśli chodzi o pierzgę. Wyjątkowy jest ten rok, wydaje mi się, porównując z ostatnimi trzema, w których o ten pyłek w tej porze było słabo. Teraz zapasy pyłku są w gniazdach, rozgradzają nawet takie ramki czerw. Są mniej czerwione przez pszczoły, jakie tam przekładałem, żeby szybciej zużyły, więc w tym roku wydaje mi się, że jeśli sytuacja pyłkowa jest dużo lepsza i nie trzeba będzie dokarmiać pszczół syropem z jakimiś dodatkami, jeśli chodzi o białko, bo ten pyłek na razie jest, miejmy nadzieję, że tak się utrzyma. No fajnie, jakby tak latały na gryce na pożytku. No tu jest pół godziny, one powinny się uspokoić, bo już jest 20 po 6, więc no może nie będzie tragedii. Ale wracając do tego tematu, jak robimy ostatnie miodobranie, pamiętajmy, żeby dokarmić pszczoły, bo wtedy zrobimy taki, no te trudniej tak, by wszystkie padły, no ale jak widzimy tutaj w pozostałych ulach, nie ma tego, nie ma takiej czystki, więc akurat ten był wyjątkowy. Te trutnie no, pozbyły się ich wcześniej, mogły jeszcze trochę sobie one polatać, jakbyśmy pamiętali o tym, żeby następnego dnia czy kolejnego, no teraz minęły w sumie 3 dni, więc to nie jest też jakiś bardzo odległy termin, ale pamiętajmy o tym, żeby uzupełnić, bo
pszczoła głodna szybko popada w różnego rodzaju choroby, matki przestają czerwić i to jest najgorsze, to co może się stać na pasiece. Teraz jest bardzo ważny okres, który jakby decyduje o tym, jaka będzie ilość miodu, jakie rodziny w przyszłym roku, więc skupmy się na tym, żeby teraz podkarmiamy rozwojowo, no chyba, że wywozimy na jakiś pożytek. Gdy są rabunki, to ciasto, no cukier tylko wieczorem i to późną porą, żeby one już nie zaczęły latać, żeby nie sprowokować tych rabunków. No i najlepiej podawać ilość cukru taką, którą pobiorą przez noc. No i podkarmiamy wszystkie rodziny, żeby każda miała ten żelazny zapas. Jak one będą czuły, że mają zapas w gnieździe, to nie będzie żadnych rabunków. Ja w pasiekach mam i bakwasty, i krainki, różne linie i krainek, i różne linie bakwastów i takich rabunków, żeby rodzinę jakąś ścięły, czy jedna miała więcej, druga mniej pokarmu, to nie obserwuję. Silna rodzina wybroni się, nawet i odkłady te słabsze, tu jest w różnej sile są rodziny, bo są jakieś odkłady, są jakieś matki rezerwowe w takich odkładach i jeśli każda rodzina ma ten bezpieczny zapas pokarmu, to nie będą się, przynajmniej nie powinny się tak bardzo rabować. Za długo już gadania. Kończę na dzisiaj. Pozdrawiam.